Ahojo, maski, witam was w 20 odcinku Brzoskwinki. Brzoskwinka. Standardowo zaczynamy od pytanek. Skąd pomysł na nazwę? Jeżeli chodzi o nazwę mojego kanału, to nie pamiętam. Ale to było chyba coś takiego, że po prostu właśnie zmieniałam kanał i musiałam wymyślić nazwę i szukałam po owocach w innych językach i tak wyszło, że wzięłam Momo po japońsku i to się tak wszystko zgrało fajniutko. Co robisz w wolnym czasie? W wolnym czasie oprócz oglądania anime rysuję, gram na ukulele, piszę scenariusze, to jest bardzo ważne. W swoim czasie chodziłam jeszcze na siłownię i wszyscy się śmieliśmy, bo haha, Momo-chan nagrywa Ohayo, słodki kawaii strój, a później idzie na siłownię i podnosi 30 kilo na klatę. No, było tak było. Jaki kierunek studiów? Nie chodzę jeszcze na studia, nie postarzajcie mnie tak. Ja jestem dopiero technikum. A technikum kierunek już bardzo dużo razy mówiłam, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest to technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Zrobisz kiedyś przepis na pancake'i i tak dalej. Tak, mam nawet w planach zrobić przepis na pancake'i. Co myślisz o tym całym wirusie? Ciężko stwierdzić, ogólnie uważam, że trzeba zachować jakieś tam środki ostrożności, bo to choroba w sumie jakby jak każda. No więc trzeba zachować środki ostrożności, ale nie panikujmy, bo jak ja widzę, co ludzie wyprawiają czasami, to mam potężnego mindfucka. Zrobisz kiedyś filmik moja kolekcja LPS? Robiłam już taki filmik, będziecie mieli linka gdzieś tutaj, tutaj w karcie, nie wiem, ja nie wiem z której strony to jest w ekranie. Chyba po tej. Czas na anime tygodnia. Anime tygodnia to będzie jedno z najsłodszych anime, które widziałam w moim życiu. Jest to Banania. To jest takie słodkie, mam taką słodką kreskę. A cała nazwa jakby tego animku brzmi tak. Uwaga, mój perfect Japanese. Banania Fusigi na Nakamatachi. To jest po polsku tajemniczy przyjaciel. Tak. Czas na jedzenie tygodnia. Jedzenie tygodnia jest bardzo wykwintne, bardzo wykwintne. Jest to makaron i ryż. Teraz w sklepach tego nie znajdziecie. Ja nie wiem. To jest tak wykwintne danie, że znika z półek. Jestem pod wrażeniem tego, jak ludzie bardzo kochają ryż i makaron. Także stwierdziłam, że muszę wam to polecić. Czas na cosplay tygodnia. Cosplayem tygodnia jest cosplay Katsukiego Bakugo. Wow, ale odmiana polska taka bardzo. Z My Hero Academia lub Boku no Hero Academia. Jak kto woli, w sumie to jest jedno i to samo. Tak, jest on właśnie cosplayem tygodnia, dlatego że opisuje moje uczucia co do internetowego nauczania. To spłonie, bo ja nie mogę. Czas na wyzwanie tygodnia. Wyzwaniem tygodnia jest bardzo ciekawe wyzwanie. Zawaję przez okno. Fortnite to gówno, a Minecraft to życie i swoją drogą Kaneki Ken was zje. Ups. Fortnite to gówno, a Minecraft to życie. Poza tym Kaneki Ken was zje. Ulubieniec tygodnia. Ulubieńcem tygodnia jest ukulele. Nie jestem jakimś mistrzem grania na tym instrumencie, ale chcę wam coś zagrać.
Także to by było już na tyle w tym odcinku Brzoskwinki. Mam nadzieję, że 20 odcinek jubileuszowy, można powiedzieć, wam się podobał i do zobaczenia. Kocham was. Matane.